Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w The Binding of Isaac Heretic Mode. To już będzie ostatni odcinek właśnie z tego maratonu. Naprawdę wam chciałem podziękować, bo wszystkie rekordy póki co zostały pobite na moim kanale. Właśnie oglądalności, ilości wyświetleń pod nowymi filmami, ilości łapek i tak dalej. Po prostu wszystko tak w statystykach i tak do góry, nie? Póki co, chcę jeszcze wykorzystać tą modyfikację, bo ja uwielbiam po prostu grid mode'a, a na zwykłym Isaacu to troszeczkę się już tego ograło. O kurde. HP down. Ale ten... Pytanie, czy ja kompletnie mam jakiekolwiek szanse z takimi itemami. Ta postać jest naprawdę fajna. Nie no, mam nadzieję, że nie będziecie narzekali, że nie gram na... hardzie, a gram grid mode'a. Zresztą ta modyfikacja jeszcze będzie na moim kanale. To będzie modyfikacja najprawdopodobniej, która będzie trwała aż do wyjścia Isaaca plus, nie? Kurde. Przewalona sprawa, totalnie. Okej. Naprawdę totalnie przewalona sprawa. Okej, wychodzicie randomowy. Wy jesteście bardzo szybcy. I to jest właśnie jeden z największych problemów. Oni są szybcy. Okej, teraz te pająki, które mogą mnie bardzo w łatwy sposób zranić. Najgorzej. I to nie jest jeszcze ostatnia fala. Kupno HP będzie bardzo kluczowym kupnem w walce o przetrwanie. W normalnych warunkach bym kupił sobie klucz, żeby zobaczyć, co będzie tutaj w pomieszczeniu, ale... Czy moneta? Nie. Moneta? No nie wyleci. 18 monet, to za mało. Mogę zrobić jedynie coś takiego za 15 monet. Kurde, tamto by się naprawdę bardzo mocno przydało, ale... Okej. Fuck. Okej. Dechanty. Czemu muszę walczyć z takimi bossami, grając przy takiej postaci? Ta postać jest naprawdę ciężka i przemyślana. Naprawdę, te postacie niektóre są naprawdę bardzo fajnie przemyślane. I są przede wszystkim ciężkie. Okej. Dobra, lecimy. Bardzo fajnie. Ała, aż mi oko sędzi. I mamy połowę serduszka. Najgorzej. Gdybym miał tamten item. Oczywiście, że Infestation 2. Infestation 2 jest spoko. To mi fajnie może wybustować obrażenia. Chyba wolałbym zejść niżej. Zobaczyć. Zrobić coś takiego i po prostu zeskoczyć. Niczym się nie przejmować, po prostu zeskakujemy i idziemy niżej. Ciężkie te pomieszczenia są. Curious darkness. All sets up. Bardzo fajny item. Ale dobra, po pokonaniu wszystkich pomieszczeń i tak będę miał. Jestem kurde głupi. Mogę zrobić coś takiego. Ale dobra, będę miał klucz po prostu także na niższe pomieszczenie. Teraz, żeby tutaj było coś dobrego. To jest bardzo dobre ludziska, już wróciłem. I mamy już naprawdę bardzo fajne przedmioty, żeby coś sobie tutaj ugrać. Okej. Dobra, Infestation nam tutaj działa. Generuje nam padżungi, które są bardzo ważne, bo zadają znacznie większe obrażenia niż nasze same łzy. I to jest naprawdę bardzo spoko opcja. Jeszcze The Halo będziemy mieli, Alsace Upa. Kurde, te malutkie gówniaki, które mają atak monstro, są naprawdę bardzo niebezpieczne.
Powinno być tak, że jak te pająki także zaatakują i zabiją przeciwnika, to także przez przeciwnika powinien wylatywać ten kolejne pająki. Chociaż z drugiej strony to byłoby chyba już zbyt mocne. Przyznam się, że ten item także chciałbym posiadać w swoim arsenale. Dobra, póki co lecimy. Dobra. Okej. Dobra, 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 lecimy, 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 lecimy. I teraz kod mi się dobija. A jednak nie dobija. To powietrze. Przeciąg się robi, czy czasem chce wyrywać drzwi, otwierać. Niech te pająki wylecą, moje pająki oczywiście. W niego. Dobra, jest sasy, bardzo fajne. Brakuje mi kilka monet. Ryzykować i tutaj dawać, czy może po prostu ich wysadzić? Dobra, wysadzamy. Dziękuję, już mamy to, czego próbowaliśmy. Speed is up i short speed up, a tam jest fire rate up. No, jak napieprzamy znacznie szybciej tymi łzami, to też jest naprawdę bardzo, 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 bardzo w porządku. O kurde, nie. Jestem po prostu w kleszczach. Ojejaj, naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo fajny ten seat. Bardzo fajne podejście. Chyba następny odcinek, nie wiem, w środę chyba już będę wrzucał Isaaca, ale może w piątek pojawi się odcinek, tak jak to było przeważnie wcześniej. Nie, nic mnie tu nie interesuje, idziemy sobie niżej. Jest, zdążyliśmy. Zdążyliśmy, jest bardzo fajnie. Okej. Poison Tears, zwiększenie sobie obrażeń, access up and shuffle, nie, wolę speed i range upa. Range upa da mi o tyle, że to będzie się fajniej ładowało. No. Dobra. No, zaczyna to jakoś mniej więcej w miarę wyglądać. Dobra, to lecimy dalej. Właśnie dobrze, że ta trucizna się mimo wszystko nakłada. Bez niej to by się troszeczkę biło ich. Wy jakoś atakujecie inaczej, czy co? Aha, nawet nie zdążę zobaczyć, bo oni są bardziej różowi. Więc zapewne coś robią innego, ale jeszcze nie wiem co. Ajajaj, wy. Widzę się do źli. Co mi się trafiają na te przeciwnicy? Oni są naprawdę bardzo upierdliwi. Nie rozumiem tego. Naprawdę tego bardzo nie rozumiem. Okej. Dobra. Dobra. I ostatni boss. Co za gówniany rajd, nie? Bardzo gówniany. Chyba troszeczkę idzie po mnie wyczuć, że jednak jestem trochę zmęczony. Jednak taki maraton to jednak troszeczkę dłuższa taka sprawa. Bo jednak te odcinki za Isaaca przeważnie nie są takie krótkie, nie? Kurde no. Tu mi się opłaci, czy tam mi się opłaci? Ryzykuję, że tutaj. No niestety. Aj, damage up, taki fajny damage up. Mogłoby być jak pięknie. Mógł mi wylecieć ten damage up wcześniej. Ja wiedzmy, że może chcę to. Chcę tą, ten item. Fuck.
No i trzeba jeszcze pomyśleć nad tymi ciekawostkami, bo też do tych ciekawostek zbieram się i zbieram i zbieram i zbieram i zbieram i się zebrać się potrafię. A kolejny poison? A nie wiem, czy to się kompletnie, jak w jakikolwiek sposób się to nakłada na siebie. Dobra, ale dzięki temu naprawdę mamy bardzo fajnie wybudowane te obrażenia. Może dodadzą jakiś nowy tryb w tym Isaacu Plus? Tylko tak myślę, jaki mógłby być nowy tryb do Isaaca, o ile by coś takiego mógłby być. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jestem chyba zbyt mało kreatywny, mimo że przegrałem w tą grę naprawdę dość sporo czasu. Bo jest coś niby na Ajak Arena. Są te seedy dzienne, daily seedy. Okej. Się podostawało te obrażenia. Ładunek wolę sobie zostawić na poziom niższy, bo czemu by nie? Dobra, chodźmy tutaj. No serio? Trzech Loki w ogóle. Uj, rany. Czemu raz dostaję obrażeń, a raz nie dostaję tych obrażeń? Ja mam jakiś inny item? Jakieś inne zastosowanie jest? Czy coś w tym stylu? Holy Mantle, tylko takie, że raz działa, raz nie działa? Byłem się ci przekonany, że kilka razy dostałem. Albo po prostu nie ma głosu. Chyba nie ma głosu. A dobra. Dobra, oni są naprawdę koszmarni wręcz. Popatrzcie, jaki ich design wygląda. Ja bym się czegoś jako przestraszył, jakby to było. Ja najbardziej chyba gry, jaką się tak najbardziej bałem za takich młodzieńczych lat, to był Doom. I to Doom trójeczka jeszcze. Pamiętam, jak starszy brat w to grał i jak ja się bałem. O, oj tak. Naprawdę bardzo w porządku. Dobra, teraz tylko zobaczyć Price Bomb. Już wolę chyba Price Bomb do tego. Kolejny Alt Sets Up. Kolejne zwiększenie obrażeń. Nie zdążę zobaczyć, co one to czerwone robią. One chyba tak strzelały bardzo szybko, nie? No właśnie. Tylko to są czarne, a tam były czerwone jeszcze. Te maski. Te maski to jest po prostu też mistrzostwo świata. To jest tak najbardziej... Jak bardziej utrudnić graczowi grę. Zwłaszcza, że na te serca to się naprawdę strasznie się narzekało, nie? Chociaż, no nie wiem, jak wy, nie? Ja strasznie narzekałem przez serię. Ci, którzy oglądają praktycznie od początku, powinni wiedzieć. Okej, The Devil to byś sobie zostawił na niższy poziom. I pewnie był bardzo okej, bardzo okej. No, spróbujmy powalczyć. Okej. Dobra. No faktycznie, nie ma po prostu tego odgłosu, że jak dostaniemy obrażenia. Kurde. Jak się jest skupionym na walce i ma się wrażenie, że się potem życia nie traci, to jest wtedy najgorzej. Ale to chyba mi się coś bugowało. Pierdzielone mimiki. A Gimpy Sweet Suffering jest spoko. Jest naprawdę bardzo w porządku itemem. I na tym mamy D-Shop. 4 serca, żadnych fajnych itemów. Możemy zrobić sobie nawiedzić coś takiego. Przypadek otworzył nam Crow Space, a w Crow Space będzie normalne pomieszczenie. Ja dobrze pamiętam, ten Fear Shot nie daje tylko samego Fira, a także daje malutkiego, bo malutkiego damage upa, jak Singe Up. Wow. Taki malutki przypadek. A jak pomógł?
Ajajaj, nic kompletnie mi się nie chce trafić. Chyba w mi co najwyżej. Tak, ocie, właśnie tutaj. Evil Lab i to mi to dało. I chcieliście, żebym pokazał kota. Patrzcie, widzicie tego fuczaka? Widzicie? I znowu mi się tutaj, przeszkadza, nie? I teraz źle kamerę ustawię. Nie, jest spoko, ale ostrość. Dobra. O, jednak zaskoczył. Ty, tylko żebyś mi teraz nie chciał wychodzić. Nie, będzie siedział. Dobra, to w porządku. Ojejaj. Ten item, który podniosłem, był naprawdę genialny. I ten, i już od razu seryjka w moją twarz. Ci jak nagromadzą tych much, to też jest bardzo ciężko. Sam mogę iść po tego Tears Upa. To pójdę po tym. To nie jest coś, czego już nie mogę zrobić przecież, nie? Gimpi zadziałało. Dwarf. Dobra, i mamy 30-40 fajnych monet. To jest HP, da mi jeszcze więcej. A to niech sobie lata. Bo czemu by nie? Szybko zeskakujemy niżej. Yes! Ledwo. Ale się on wywalił. Ale jest śpiący. Koło tak się nie wyspał. Spał tylko 90% dnia. Okej. To my to obrażenie mamy naprawdę bardzo kozackie. Tylko raz, dwa tutaj pociachamy. Nawet nie muszę się specjalnie jakoś tutaj ukrywać przed nim, co? Okej. Nie wiem, skąd ta skrzynia, ale sobie ją otworzę. Trinket byłby bardzo przydatny, jeżeli takowy by wyskakiwał. Wyskoczyłby wcześniej, nie? Chcę każdy poziom Eternal Heart i potencjalny HP up. Dobra. Dobra, ciśniemy. Dobra. Okej. Oj, wiśnia. Napiszcie do twórców Isaaca, żeby szybciej wydali tego plusa. Szybciej nowości. No teraz już po tym odcinku wracamy na tradycyjne śmieci. Jeszcze dzisiaj, jeszcze w tym tygodniu będzie wyjątkowo, bo w piątek będzie odcinek. Ale tak to w tygodniu będą 3 odcinki, czyż nie? Tylko za Isaaca. Bo czemu więcej, gra już jest naprawdę bardzo już przegrana na moim kanale. Jak mówię, mogę robić jakieś krótkie prezentacje modów. Widziałem, że tam chlapnąłem w jakimś tam odcinku i... I nawet w miarę ten pomysł popieracie. Żeby coś takiego robić. Tylko jeszcze myślę, że mody, które warto zagrać, czy po prostu mody do Isaaca, które warto przetestować. I ja tam sobie jeszcze nazwę sobie wymyślę, tak? Okej. Dobra. Zresztą, jak komuś się będzie bardzo nudziło, a chce mi pomóc, to mogę potem wspomnieć na odcinku, że dana osoba mi pomogła. Co najwyżej, niestety. Zrobić jaką listę naprawdę fajnych modyfikacji. Te, które naprawdę bardzo warto opłaca się zagrać, nie? Ale to już jak ktoś będzie miał chęci. Jeszcze ciekawostki dojdą. W sumie wbrew pozorom, jak w końcu zabiera się za ciekawostki, to tak mało Isaaca w tygodniu nie będzie. Bo będzie więcej. Tylko takie normalnie let's playowe będzie ich mniej, nie? Okej, padł. I to wszystko. No cóż, bardzo dziękuję za ten maraton, bo naprawdę wskaźniki, ilości polubień, filmów, komentarzy to po prostu jest tak, leci, tak tutaj malutko, tak haczy i nagle jeb do góry. Serio. Dobra ludziska, to byłoby na tyle z mojej strony, więc trzymajcie się. Na razie.